Dzień dobry. W związku z tym co dzieje się za naszą wschodnią granicą mamy do czynienia co w sumie jest oczywiste z dużym zainteresowaniem tematem wojny. I w związku z tym pojawia się dużo filmów w naszej przestrzeni, naszej mówię o przestrzeni youtube'owej. Dużo kanałów zajmuje się tym tematem i dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić rzetelność tych informacji. Czy informacje przedstawiane w niektórych już yy, bardzo popularnych filmach i na bardzo popularnych kanałach, tak naprawdę są rzetelne. Nie jest moją ambicją rozpoczynanie jakiejś dramy z YouTuberami. Nie, nie chodzi o to, żeby ktoś mi odpowiedział i później ja będę odpowiadał i tym będziemy się tak przerzucać. To nie jest cel tego filmu. W swoim komentarzu nie będę odnosił się do personalnych rzeczy, do tego, jeśli ktoś ma wadę wymowy albo po prostu wygląda dziwnie. Takie personalne rzeczy zupełnie odpuszczamy. Skupiamy się na samym meritum, na jakości informacji. Ja osobiście nie jestem specjalistą od tematów militarnych, wojskowych. Ciężko, żebym się na ten temat wypowiadał. Mogę natomiast powiedzieć, że na jakości prezentowanej informacji trochę się znam. Od 20 lat jestem dziennikarzem, pracującym w zawodzie dziennikarza i wcześniej jeszcze skończyłem studia dziennikarskie. Więc o tym, jaki sposób powinna być przekazywana informacja, czy ona jest rzetelna, czy sprawdzona, na ten temat uważam, że mogę się wypowiadać i że mam kompetencje do tego, żeby się na ten temat wypowiadać. Więc przejdźmy do tematu kanały, które zajmują się tematyką wojny. Jest ich Sporo i takim pierwszym przykładem, którym chciałbym się dzisiaj zająć, jest kanał Infrastruktura. To jest, trzeba przyznać, ciekawy przypadek, bo to jest kanał, który wcześniej zajmował się tematem infrastruktury, czyli budowy dróg i mostów. I po wybuchu wojny autor kanału zaczął zajmować się tematem wojny. Jeśli spojrzymy na ten kanał i spojrzymy na miniaturki, jakich używa, możemy zobaczyć, że jest to kanał no, używający sens sensacjonalizmu, w sensacjonalny sposób przedstawiający tematy. I to działo się również na tym kanale wcześniej, bo zobaczymy tutaj mamy mm, informację o wyburzeniu jednego z mostów w Warszawie, co jest przedstawione jako totalny paraliż miasta. To chodzi o remont trasy Łazienkowskiej w Warszawie. No, nie spowodowało to totalnego paraliżu miasta, ale rozumiem, że autor działa w ten sposób yy, w taki no, sensacjonalny. I gdy zaczęła się wojna, autor z tematu mostów i dróg przeszedł na temat wojny, używając mniej więcej tej samej strategii. Jeśli spojrzymy na te miniaturki, to widzimy, że tu co chwilę dzieje się coś spektakularnego coś, co miałoby w dramatyczny sposób zmienić oblicze wojny. Na przykład Rosja pod ścianą. Historyczne spotkanie w Warszawie, Putin coraz bliżej NATO, bliska porażka Putina. Czyli ta miniaturka zapowiada nam, że dzieje się coś takiego bardzo pilnego, co nagle może zmienić oblicze wojny, coś spektakularnego. Tutaj czasami dochodzi nawet do takich wewnętrznych sprzeczności, no bo gdy mamy jeden film, na miniaturce jest napisane Rosja pod ścianą, a kilka dni później mamy wielka ofensywa Putina, czyli... Pozycji spod ścianą nagle jest wielka ofensywa Putina, i zawsze ja tutaj przynajmniej wyczuwam takie, no właśnie, niedopowiedzenie, że oto właśnie dzieje się coś, co nagle wszystko zmieni. Taki sposób prezentacji informacji z tego, co widzimy, jest bardzo popularny. Kanał zdobywa o wiele więcej wyświetleń niż wcześniej, gdy zajmował się drogami i mostami. Natomiast, no, doprowadza czasami do takich absurdów, bo gdy spojrzymy na to w szerszej perspektywie, podejrzewam, że rzadko kto wchodzi na ten kanał. W taki sposób, żeby obejrzeć te wszystkie filmy, jak to wyglądało wcześniej. Podejrzewam, że komuś to gdzieś tam wyskakuje po prostu nagle i jest yy, zaalarmowany yy, taką miniaturką, i z czystej ciekawości po prostu klika w to. Yy, a gdy spojrzymy dalej, gdy widzimy to wszystko tutaj rozłożone, no to dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, jak właśnie film sprzed dwóch tygodni. Rosji zostało amunicji na trzy dni. Co dalej? No to, to już w zasadzie już powinno być po wojnie, tak? Ale okej, okay, to są miniaturki. Rozumiem, nie akceptuję tego, nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się ten trend na YouTubie, clickbaitowy bardzo i takiego szczucia miniaturkami, ale uznajmy, że jest to po prostu zaproszenie do filmu. Więc zobaczmy teraz, czy to, co autor nam obiecuje miniaturką, to, co obiecuje tytułem, to, co, czym nas kusi, czy tak naprawdę ta informacja znajduje się w filmie i jest potwierdzona i jest rzetelna. I takim pierwszym filmem, który sobie wybrałem, kanału Infrastruktura, jest film pod tytułem Europa łagodzi sankcje na Rosję z wykrzyknikiem. Czyli jest to coś pilnego, rozumiem, i Europa zdecydowała się złagodzić sankcje na Rosję. To już jest fakt dokonany. To, się, to tak jest to prezentowane, że jest to fakt dokonany. To się stało. Europa łagodzi sankcje na Rosję. Przyznam, że faktycznie jest to alarmująca informacja, ponieważ z tego, co się dowiadujemy z przestrzeni medialnej, Europa raczej mm, zaostrza sankcje na Rosję. Więc no, spójrzmy, zwróćmy uwagę, wejdźmy sobie w ten film i zobaczmy, czy tak naprawdę będziemy mieć potwierdzenie. Cały świat dalej żyje wstrząsającymi obrazkami z wyzwolonej buczy, gdzie rosyjscy żołnierze nie mieli litości dla bez... Zwróćcie uwagę, że to, czym nas... Autor skusił do tego filmu jest to, że Europa łagodzi sankcje na Rosję i nie jest to pierwsza wiadomość. Czyli po prostu jest to już taki zabieg, żeby dłużej obejrzeć film. Film, żeby umieścić w nim reklamy, musi mieć minimum 8 minut. Te filmy, tak jak widzę na kanale Infrastruktura, mają po 9,55. Na temat tych wydarzeń wypowiedział się wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który działania wojsk rosyjskich nazwał wprost zbrodnią wojenną. Tutaj też zaznaczmy, że jeśli ktoś podsumowuje dzień wojny, to o wiele większą wartość te informacje miałyby, gdyby to było podsumowanie faktów, a nie opinii. Autor kanału prezentuje nam opinię, no to co powiedział Biden. Do miasta przyjechał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był wstrząśnięty tym, co Rosjanie robili w okupowanej miejscowości. Codziennie znajdujemy ofiary rosyjskiego bestialstwa, ludzi w beczkach w Piwnicach uduszonych, zamęczonych, mówił Załeński. To znaczy, my mamy mu uwierzyć, że ktoś tak powiedział, że powiedział. Lepszy byłby jakiś dowód tutaj w postaci cytatu, na przykład z jakiegoś portalu, jakieś potwierdzenie tego, że tak jest, że to, co było powiedziane, było powiedziane naprawdę. Bo równie dobrze. Autor może nam powiedzieć, że Zeleński powiedział, że w zasadzie planuje ofensywę na Rosję. I powinniśmy mu po prostu wierzyć na słowo, że tak powiedział. Nie mamy tutaj tego potwierdzenia i cały czas film jest nie na temat. W bardzo mocnych słowach do omawianych wydarzeń odniósł się także polski premier Mateusz Morawiecki. Czy to, że Morawiecki tak powiedział, czy że ktoś coś powiedział, zasadniczo nie wpływa specjalnie na, na bieg wydarzeń. Można sobie tego posłuchać, to może być ciekawe, ale. To nie sądzę, żeby to była najważniejsza wiadomość tego dnia, jeśli chodzi o, o, o wojnę. Już abstrahując od tego, że nie sądzę, żeby gdziekolwiek te cytaty Morawieckiego były kolportowane poza Polską, więc wpływ tego, co mówi Morawiecki na wojnę jest bardzo ograniczony. Komisja Europejska zaprezentowała jednak pakiet sankcji, który, jak zauważyli komentujący, łagodzi te nałożone dotychczas. Spotkało się to ze społecznym sprzeciwem, który domaga się wykluczenia handlu z Rosją. Okej, okay, czyli Komisja Europejska zaprezentowała pakiet sankcji, który łagodzi te nałożone dotychczas. Jak rozumiem, to jest, yy, to jest ten główny punkt, z którego wynik cały tytuł i miniaturka i wszystko. Jednocześnie nie ma tutaj żadnego źródła, to po prostu ten autor kanału nam mówi, że Komisja Europejska zaprezentowała pakiet sankcji, yy, który łagodzi te dotychczas nałożone. I że to się spotkało ze społecznym tam sprzeciwem. Też na to nie mamy żadnego potwierdzenia. Chciałbym poznać źródło tej informacji. Tutaj w opisie filmu jest podanych kilka źródeł, i to jest właśnie to źródło. Komisja Europejska łagodzi sankcje wobec Rosji, oburzające przecieki z Brukseli. No to w tym wypadku już mamy do czynienia z bardzo poważną manipulacją, jeśli chodzi o autora kanału, ponieważ. Tutaj tytuł, na który on się powołuje, tak rozumiem opis filmu, to jest tytuł z, z pytaniem. To nie jest tak jak u niego w tytule, że Europa łagodzi sankcje na Rosję i że to się stało, tylko że to jest z pytaniem. Dodatkowo jest oparte na przeciekach, to nie jest niczyja oficjalna wypowiedź. Więc jest to po prostu manipulacja. Ten, ten film to tak jakby zrobić clickbait, clickbaitu. No i to w zasadzie podważa moje zaufanie do autora kanału, ponieważ zmanipulował informacją po to, żeby skusić ludzi. I to w zasadzie miała być główna wiadomość tego, tego, tego filmu. Zopieranie się na przeciekach i, prze, i jeszcze manipulowanie informacją po to, żeby mieć clickbaitowy tytuł jest yy, karygodne. I w takiej sytuacji <laughs> nie pozostaje nam nic innego, tylko po prostu kliknąć trzy kropeczki tutaj Zgłoś i wybieramy opcję spam lub treści wprowadzające w błąd. I Dlaczego ja to robię i dlaczego ważne jest, żebyście też to robili? Żyjemy teraz w czasach informacji cyfrowej. Odpowiedzialność nie spada tylko na autora. Odpowiedzialność spada też na odbiorcę. Jeśli my jako odbiorcy będziemy dbać o to, żeby nasza przestrzeń informacyjna nie składała się z, z tego typu autorów, którzy dokonują manipulacji, to będziemy po prostu otrzymywali informacje lepszej jakości, a nie zmanipulowaną. Mam dość ograniczone zaufanie do autora kanału i w takim momencie po prostu bym wyłączył ten film. W zasadzie to bym go w ogóle nigdy nie włączył, ale no, zobaczmy dalej. Komisja Europejska proponuje na przykład wprowadzenie przez Unię Europejską zakazu eksportu paliwa lotniczego do Rosji. Ale przecież Rosja nie importuje paliwa lotniczego z Unii. To jest cały czas dyskusja o tym, co się tak naprawdę nie wydarzyło, bo nie podjęto żadnych decyzji. Więc no, robienie z tego głównej wiadomości dnia, gdy jest się kanałem mającym ambicje relacjonować wojnę, jest to skupianie uwagi na czymś naprawdę nieznaczącym. I podejrzewam, że. To połączenie tej miniaturki, tego tytułu i tej treści miesza niektórym osobom w głowie, którzy myślą, że, że ta decyzja zapadła, że Europa naprawdę łagodzi sankcje wobec Rosji. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow odrzucił oskarżenie, że to Rosja odpowiada za masakrę w Buczy. Na dodatek stwierdził on, że publikowane nagrania są specjalnie zmanipulowane na niekorzyść Rosjan. A i tu już rozumiem kończy się temat sankcji, no bo nie ma... Tak dużo informacji na ten temat, a trzeba zrobić yy, powyżej 8 minut, żeby wrzucić reklamy. Yy, czyli ja to rozumiem w ten sposób, że autor kanału generalnie zbiera dużo różnych opinii z danego dnia, nawet nie faktów. Yy, nie tłumaczy rzeczywistości, nie ma wiedzy do tego, żeby analizować niektóre wydarzenia, tak podejrzewam. Yy, I wybiera sobie jedną najbardziej zwracającą uwagę, i to taką jeszcze prowadzającą trochę niepewność wśród swoich odbiorców, że ta Europa łagodzi sankcje, a my tutaj się tak poświęcamy. Ja to tak trochę już podświadomie, jako taki pewien podprogowy przekaz odbieram. I najważniejsze jest to, że autor kanału manipuluje informacją po to, żeby zdobyć uwagę ludzi. I biorąc pod uwagę i liczbę wyświetleń i popularność tych filmów, widać, że ten schemat działa. To nazwałbym ten kanał kanałem szkodliwym. Po prostu szkodliwym. Wydaje mi się, że wiele osób wprowadza w błąd. Nie polecam tego kanału jako źródło informacji. Po tym jednym filmie straciłem zaufanie do, do autora, ponieważ no przecież powołując się na te informacje, musiał widzieć ten tytuł ze znakiem zapytania, że to są przecieki, to nie są żadne podjęte decyzje. A mimo to użył tego jako wabika do tego, żeby zdobyć wyświetlenia, żeby yy, zarobić pieniądze. I w zasadzie nie wiem, czy jest sens włączać jakieś inne filmy z tego kanału, bo podejrzewam, że będzie podobnie. Ale dobra, jeszcze włączę ten jeden. Film nazywa się Rosja gotowa do użycia broni atomowej. A na miniaturce mamy jeszcze napis Putin oszalał. Zachodnie wywiady opublikowały informację, że Rosja niedługo może użyć broni jądrowej, aby zastraszyć Europę i pokazać jej słabość. No cóż, tutaj również nie ma źródła. Jest po prostu określenie: Zachodnie wywiady opublikowały informację. Jest to dla mnie no dość takie dziwne sformułowanie, żeby wywiady publikowały tego typu informacje. To znaczy, gdzie opublikowały? Na swoich Facebookach, Twitterach, YouTubach. CIA yy, czy niemiecki na przykład wywiad. Również nie ma źródła tej informacji, ale podejrzewam, że znajdziemy a przynajmniej mam taką nadzieję że znajdziemy ją w opisie. I tutaj, jak już dojdziemy do tego źródła, to widzimy, że to wcale nie wywiad publikuje te informacje, tylko podali je zachodni eksperci. A dokładnie jak zjedziemy niżej i widzimy cytat tej wypowiedzi mogą wysadzić bombę atomową na Morzu Czarnym lub uk na ukraińskim lotnisku. To jest wypowiedź Matthew Kreniga, nie wiem jak przeczytać nazwisko, jednego z literów Showcraft Center for Strategy and Security przy Atlantic Council. Atlantic Council to nie jest wywiad zachodni, to jest po prostu think tank, to jest coś jak ośrodek studiów wschodnich i to jest jakaś opinia jednego z tych ekspertów. To niczym nie świadczy, różne można mieć opinie i rozumiem, że auto, autor Podkręcił, znowu po raz kolejny zmanipulował informację, po to, żeby brzmiała bardziej poważnie. No bo gdy o czymś mówi zachodni wywiad, no to to już brzmi przekonująco. Bardziej przekonująco. A tak naprawdę jest to opinia jednego z ekspertów. Czyli nie jest to nic tak pilnego, żeby to w ten sposób przedstawiać na kanale i dodawać jeszcze tam miniaturkę Putin Oszalał. Podejrzewam, że jest grzyb w miniaturce. Strzelam, że jest grzyb. Myślisz, że jest grzyb? Jestem pewien, jest cztery grzyby, są małe na całej Ukrainie. Podsumowując, kanał opierający się na sensacjonalizmie, na podkręcaniu informacji, na manipulowaniu informacją, robieniu clickbaitu z clickbaita. Tak naprawdę oczekiwałbym, że jeśli ktoś zajmuje się wojną i podsumowuje jakieś wydarzenia dzienne, to nie prezentuje opinii, tylko prezentuje wydarzenia i fakty, skoro tak to zapowiada. na kanale Infrastruktura codziennie w pigułce będą pojawiać się najważniejsze wydarzenia poprzedniej doby. I jednocześnie weryfikuje informacje, bo powtarzanie informacji to my mamy za dużo. Lepiej, żeby ktoś po prostu weryfikował te, które są, a nie bezmyślnie je. Powtarzał i jeszcze podkręcał, manipulował, przekłamywał. Przykre jest to, że tyle osób, y, są ogromne liczby wyświetleń, kieruje się, jak mniemam, y, informacjami przedstawionymi na tym kanale. Zastanawia mnie demografia tego kanału, bo jest takie przeświadczenie, że to młodsi ludzie ulegają takim manipulacjom, a wydaje mi się, że to właśnie starsi ludzie, czyli tacy jak ja, albo jeszcze starsi, y, są. Ja Tacy jak mój brat są skłonni do tego, żeby. Mm, wierzą w to, co im się mówi, bez jakiegoś weryfikowania. Podejrzewam, że młodzi ludzie, jakby zobaczyli ten, ten kanał i te miniaturki, to już wiedzą, że mają do czynienia z czymś niepoważnym. I tak, może podsumujmy ten kanał jako niepoważny i szkodliwy. Co może wydarzyć się dalej? Kolejny kanał kanał dla pieniędzy. To jest kanał, który tutaj, według opisu to cykliczny program publicystyczny, którego tematem będzie gospodarka, finanse, ekonomia, ale również sława i wszystko, co wiąże się z emocjonującym tematem, jakim są pieniądze. No tak było do czasu, a od pewnego czasu kanał ten zajmuje się tematem wojny. I tutaj wybrałem sobie film. Film pod tytułem Nieznana twarz Putina, czyli rozumiem, że autor przedstawi nam jakąś nieznaną twarz Putina. I do czego się posunie? A w tle na miniaturce jest oczywiście y, atomowy grzyb. To znaczy, może nie oczywiście, ale jak rozumiem, w tej tematyce jest to coś, co pojawia się często, ponieważ przyciąga uwagę. Ok, włączamy film. Ogromny stół, który oddziela przywódcę Rosji Władimira Putina od francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, to nie wyraz pogardy wobec przedstawiciela Zachodu, a świadectwo paranoicznego lęku Putina przed zachorowaniem. To nie jest potwierdzona informacja to, że Putin tak daleko siedzi od swojego rozmówcy, że wynika to z lęku przed zachorowaniem. Tak naprawdę nigdy ta informacja nie została potwierdzona. To są jakieś domysły publicystów czy różnych ludzi, którzy się wypowiadali. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego Putin siedzi tak daleko. Może boi się ataku fizycznego, może to wynika z jakichś innych powodów, po prostu. Nie wiemy. Ale dobrze, to rozumiem taki wstęp, mający nam przedstawić, że Putin jest człowiekiem, który jest opanowany przez jakieś paranoje. Żyje w strachu przed otruciem. Wszystkich potraw, jakie jada, ktoś musi przed nim próbować. Nie ma podobnego źródła informacji o tym, że wszystkich potraw, jakie jada, ktoś musi wcześniej próbować. Muszę wierzyć autorowi na no, słowo. Wojnę w Ukrainie planował już przed 2000 rokiem, kiedy to objął urząd prezydenta, mówią eksperci. Jacy eksperci? Różni eksperci mówią różne rzeczy. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy Putin zaczął planować wojnę z Ukrainą. Nie sądzę, żeby przed 2000 rokiem planował wojnę z Ukrainą, bo no, nie czekałby 22 lat na jej rozpoczęcie i nie próbowałby wcześniej przejąć władzy nad Ukrainą za pomocą na przykład Janukowicza. W tym odcinku przyjrzymy się profilowi psychologicznemu Władimira Putina, który od wielu lat jest opracowywany przez rozmaitych ekspertów. Portret psychologiczny opracowywany przez rozmaitych ekspertów. Rozumiem, że jest jeden portret, na którym pracuje iluś, iluś ekspertów i właśnie go poznamy. Mam nadzieję, że nie jest to zbiór różnych, wyciągniętych z różnych miejsc opinii i że tak naprawdę autorem tego portretu psychologicznego jest autor lub osoby, które mu pomagają. Przeanalizujemy, na ile jego chory umysł zagraża nam, Polakom, i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co może wydarzyć się dalej. Wszystko może się wydarzyć dalej. Zastanawianie się nad tym, co się może wydarzyć dalej, jest takim rejonem jasnowidztwa trochę. No, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Lepiej zajmować się tym, co się dzieje. No, ale rozumiem, ok, to jest interesujące dla widzów, bo wiele osób nie lubi takiego stanu niepewności i lubią, gdy ktoś im powie, może się wydarzyć to albo może się wydarzyć tamto, i oni wtedy mają jakieś takie poczucie pewnego obszaru, w którym się poruszają, że o to jest bardziej prawdopodobne. Rosja zbudowała sobie pułapkę i zaczyna być zdesperowana, żeby się z niej wydostać. Mówi z kolei brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. Ciężko się z nim nie zgodzić. To też jest opinia. Opinia ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii, który nie zna Putina. Nie jest w jego kręgu i w zasadzie nie jest w kręgu decyzyjnym Rosji, więc no to wiadomo, że on będzie chciał kreować tak, taki obraz sytuacji, w której to Rosja została zapędzona w kozi róg. Ale ja już widzę, w którą stronę zmierza autor, że oto lękliwy Putin, który został zapędzony w kozi róg, może zrobić ten grzyb z miniaturki. Ale zobaczmy, zobaczmy. Zaganiamy Putina do narożnika, nie zostawiając mu żadnego wyjścia z sytuacji. Czy aby na pewno jest to dobra strategia? Jak to nie dajemy mu wyjścia z sytuacji, zawsze może podjąć negocjacje pokojowe. To już jest budowanie wniosku na tym wcześniej, co zostało powiedziane, jakichś wybranych opiniach, po to, żeby stworzyć taką atmosferę, że go zaganiamy do narożnika, nie dając mu wyjścia. I nagle o co on może zrobić? Wiemy przecież, że Władimir nie przyzna się publicznie do popełnienia błędu i nie wycofa wojsk z Ukrainy. Tego nie wiemy. Spod wam wycofał wojska, więc dlaczego miałby nie wycofać z Ukrainy? Po pierwsze, jest zbyt dumnym i pysznym człowiekiem, żeby to zrobić, a po drugie oznaczałoby to koniec jego władzy w Rosji, bo okazałby słabość. Możliwe, że tak, ale nie wiemy tego tak naprawdę. Możliwe właśnie, że jakby wycofał wojska z Ukrainy, w jakiś sposób propagandowy to obudował, to wcale nie został pozbawiony władzy. Nie można tego przedstawiać jako pewność. Osaczony rosyjski niedźwiedź może być jeszcze groźniejszy. Podobał mi się ten obrazek osaczonego rosyjskiego niedźwiedzia. Takie wizualizowanie tego, o czym się mówi. Ale okej, okay, miałem się nie czepiać takich rzeczy. Koledzy Putina z dzieciństwa mówili, że nie można było małego Wówki obrazić, bo natychmiast rzucał się na człowieka, bił, gryzł, kopał, wyrywał włosy. Pokonany wracał i znowu rzucał się na przeciwnika, ale tym razem z kijem. To jest, rozumiem, budowanie tego portretu psychologicznego na podstawie anegdot z dzieciństwa. No. Bardzo powierzchowne podejście do tematu. Skąd tu Putina ta łatwość w kłamaniu i agresja? Musimy zajrzeć w jego dzieciństwo. Było bardzo trudne i bazowało na kłamstwie. Jego prawdziwy życiorys to inna matka, inny ojciec, inne miejsce urodzenia i inna data niż podają to oficjalne dane. W Gruzji, gdzie żył od 3 do 10 roku życia, bo jego matka wyszła za mąż za Gruzina, był prześladowany przez kolegów jako nieślubny i przede wszystkim obcy. To jest nieprawdziwa informacja, to znaczy niepotwierdzona informacja. Były pewnego rodzaju spekulacje, kto tak naprawdę jest matką Putina, ale nigdy to nie zostało potwierdzone. Zgłosiła się osoba, która nazywała siebie, nazywana jest teraz Vera Putina. Ona twierdziła, że jest prawdziwą matką Putina i że ona wychowywała go, gdy był mały, sama w Gruzji. Ale te informacje nigdy nie zostały potwierdzone, więc z taką pewnością, jak autor je tutaj przedstawia, to już jest delikatna, a nawet niedelikatna manipulacja, ponieważ nie wiemy tak naprawdę. Nie przeprowadzono żadnych testów DNA. Nigdy te informacje nie zostały potwierdzone. To są po prostu, to jest głos tej kobiety. Autor przedstawia to jako pewność, manipuluje. Czyli już ten pierwszy element portretu psychologicznego, a podejrzewam, że nie będzie ich za wiele, bo zostało 5 minut filmu, jest oparty na nieprawdzie. Pranie mózgu, które rosyjskiemu społeczeństwu serwuje rosyjska telewizja, Pierze codziennie również mózg Putina. Wystarczy obejrzeć nagrania z kolejnych bunkrów, w których się ukrywa. To nie jest potwierdzona informacja, że Putin przebywa w jakimkolwiek bunkrze. Ta informacja nigdy nie została potwierdzona. To są po prostu domysły mediów i niektórych ekspertów. Ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie on przebywa. Czy przebywa w bunkrze, czy może przebywa na jakiejś swojej daczy, czy może przebywa na Kremlu. Obecnie siedzi w bunkrze gdzieś na Uralu. Skąd autor to wie? To jest niepotwierdzona informacja. Dlaczego? Nie rozumiem, jak można tak po prostu z taką pewnością powiedzieć o czymś, czego nikt nie wie tak naprawdę. Słynne stało się już nagranie, na którym widać, że Putin został wklejony na konferencję, że jego tam po prostu nie ma, bo siedzi w schronie. To nie jest prawda. Akurat ten taki słynny gest ręką przez mikrofon to jest tylko kwestia niskiej jakości tego filmu. Gdy obejrzymy ten film, Wyższej jakości, to widać, że Putin tam naprawdę za tym stołem siedzi. I to było już wyjaśniane. Nie rozumiem, dlaczego to cały czas gdzieś powraca i krąży. Ale tak jest właśnie z manipulacją, a szczególnie z manipulacją, która jest sensacyjna. Ona ma większy zasięg od tego, co naprawdę się dzieje. Dlatego tak ważne jest weryfikowanie informacji. Oceńmy teraz, na ile Putin i jego paranoje zagrażają nam tutaj w Polsce. Oceniam użycie broni jądrowej przeciwko Polsce jako bardzo mało prawdopodobne. Powtarzam, mało prawdopodobne. A no, dzięki, że Ty oceniasz jako za mało prawdopodobne, ulżyło mi. Jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Putin wysadza jedno z pogranicznych miast rosyjskich bombą atomową. A następnie zwala winę na Ukraińców. Następnie w udawanym odwecie robi z Kijowem lub Charkowem to, co Amerykanie zrobili z Hiroshima i Nagasaki, kiedy nie mogli złamać ducha walki Japończyków. Choć są to bardzo odległe już dywagacje, jestem w stanie sobie taki scenariusz wyobrazić. No, bardzo mi miło, że autor kanału podzielił się z nami swoją wizjami swojej wyobraźni. Aczkolwiek. Jeśli chodzi o informacje, jest to informacja o wartości żadnej. Dziękuję, że zechciałeś mnie wysłuchać, a teraz zachęcam Cię do obejrzenia odcinka na temat zjawiska, które również nam zagraża. Zjawiska, jakim jest inflacja. Jak to wszystko sami policzyliśmy, to się po prostu przeraziliśmy. Wygląda na to, że rząd nas bardzo mocno okłamuje. No cóż, jak mogę podsumować ten, ten materiał? Bardzo powierzchowny, efekciarski to na pewno, fajnie, dynamicznie zmontowany, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Wiedzy jest w nim mało, niektóre informacje przekłamuje i tak naprawdę ja stąd nie wynoszę żadnej wiedzy, ponieważ najpierw autor niby nas czymś straszy, a później nas uspokaja, czyli zaprasza nas, jak rozumiem, do stanu swojej wyobraźni, tego co on sobie. Tam myśli o, może zbombardują, a później nagle mówi: A nie, wydaje mi się, że nie zbombardują, i później się to kończy takim uspokojeniem. Dla mnie osobiście z punktu widzenia informacji, czas stracony. Rozumiem, że autor ma wielu fanów. Tutaj jest ponad 800 tysięcy subskrybentów, którzy, którym odpowiada taka forma. Mam nadzieję, że traktują to bardziej jako rozrywkę niż jako rzetelne źródło informacji. No, i po prostu sobie to oglądają. Jako rozrywka, jak najbardziej ciekawe, chociaż jakoś, nie wiem, no nie dla mnie po prostu. A pod kątem informacji, strata czasu. Chińskie media ujawniają zakupy rosyjskiej ropy. Hmm. Tutaj na tym kanale to chyba już będziemy wjeżdżać w żółte napisy. W, w taki rodzaj filmu z żółtymi napisami. Jest to kanał Bądź na bieżąco. Zobaczmy, co, o czym napisał. Nie masz czasu czytać newsów, a chcesz być zawsze na bieżąco. Ten kanał jest właśnie dla ciebie. Okej, okay, fajnie. Miniaturki również, sensacjonalizm i z takim, widzę, takim zacięciem, że autor wie o czymś, o czym nikt inny nie wie, o czym nie mówi się w mediach, wygadał się, wymsknęło mu się i ta zdziwiona mina nawet pokazuje nam, że, o Boże, co za szok, coś, coś niewiarygodnego, jak to możliwe w ogóle, Wymsknęło mu się, to, to tak jest naprawdę. To mniej więcej w ten sposób. Jak rozumiem ma działać, na mnie tak działa. Zobaczmy film „Oszukali Europę”. Chiny publikują kłamstwa USA. Płacą u Rosji miliardy. Ok. Ja się nazywam Maciej Porstawka. Witam, szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu przekopiemy się przez zagraniczne newsy. Tym razem będzie to serwis GlobalTimes.cn. GlobalTimes.cn jest to narzędzie chińskiej propagandy. Warto zaznaczyć, że w Chinach jak i w Rosji nie ma czegoś takiego, jak wolność słowa. Czyli, że informacje są kontrolowane. Chiński portal w języku angielskim, który ujawnił do wiadomości Amerykanów, że Stany Zjednoczone wbrew temu, co twierdzą, wbrew temu, co powiedzieli już miesiąc temu, że całkowicie blokują transfery z i do Rosji, jeśli chodzi o Europę, wcale tego nie zrobili. Niestety, oczywiście ciężko znaleźć taką informację w polskich mediach. Znaczy, tutaj, jak rozumiem... Autor chce przedstawić, że jakaś informacja jest przed nami ukrywana, że Amerykanie cały czas kupują ropę od Rosji, wbrew wprowadzonemu embargu na, na ropę. Ja tylko zaznaczę, że w momencie wprowadzenia embarga na ropę sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, taka jest procedura, wyznaczył tak zwany deadline, do kiedy jeszcze można ropą handlować. I ten deadline to jest 22 kwietnia, więc. Sam fakt, że Stany jeszcze teraz handlują ropą z Rosją, czy ją importują, czy eksportują, nieważne, nie jest żadnym szokiem, żadnym wydarzeniem, ani niczym, co miałoby być ukrywane, bo jest to zupełnie oficjalnie znane. Więc jeśli to, to jest to kłamstwo USA. I to jest, ma być coś szokującego, to szokujące nie jest wcale. W kontraście do wywierania presji na europejskich sojuszników, aby nie kupowali rosyjskiej ropy w kontekście trwającego kryzysu na Ukrainie, Stany Zjednoczone zwiększyły dostawy ropy z Rosji o 43%, czyli 100 tysięcy baryłek dziennie w ciągu ostatniego tygodnia. Zastępca sekretarza Michaiła Popowa powiedział w niedzielę rosyjskim mediom, a krytycy zwracali uwagę, że USA realizuje własne interesy kosztem swoich europejskich sojuszników. Okej, okay, rozumiem, to był cały ten artykuł zacytowany i teraz y, chyba nasz prowadzący będzie tłumaczył widzom o co chodzi, tak? Ja to rozumiem. Albo wypowiadał swoje zdanie na ten temat. No i proszę bardzo, takie perełki mamy niestety tylko w chińskich i rosyjskich mediach, bo amerykańskie jakoś o dziwo nie chcą za bardzo o tym mówić. O czym mają mówić? Że jeszcze handlują ropą, tak jak to zaplanowano do 22 kwietnia, to o tym mają mówić? Jeszcze handlujemy ropą. To już jest wszystko powiedziane, więc nie rozumiem tego oburzenia zupełnie, ani jakiegoś takiego szukania spisku. Są rzecz jasna jakieś tam newsy, w których starają się wybielić, że jest to coś, co sprawia, że mogą być bezpiecznie, energetycznie, że są to produkty podstawowe, takie jak te nawozy czy ropa, i nie mogą doprowadzić do tego, że im czegokolwiek zabraknie. Ale halo, halo, czyżby USA przypadkiem słowami swojego. Prezydenta głowy kraju, gdzie prezydent w Stanach Zjednoczonych ma dużo więcej do gadania niż w Polsce, nie zakazały całkowicie importu ropy i gazu z Rosji? No tak, zakazały. Zakazały i deadline jest do 22 kwietnia. Nie rozumiem zupełnie tego oburzenia. To jest... Cały ten wstęp jest po nic tak naprawdę. Zobaczmy jak tam dzisiaj e, trzyma się rubel. Rubel dalej rośnie nawet w stosunku do dolara. Obecnie kurs rubla jest tak naprawdę nieistotny. To nie jest już waluta, która funkcjonuje na rynku tak płynnie. Proponuję autorowi spróbować sprzedać rubel na przykład w Polsce w jakimś kantorze i od razu może powiem, że jest to niemożliwe, bo żaden kantor nie kupuje tej waluty, ponieważ ta waluta w zasadzie nie funkcjonuje poza Rosją. Jest walutą sztucznie kontrolowaną. Posiadając takiego rubla w jakimś wirtualnym portfelu, możecie za niego zrobić chociażby zakupy. Jak go kupiliście w dołku, to teraz zyskaliście nawet i dwukrotność w ciągu jednego miesiąca. Tutaj taki wytrych, że nie powiedział, że jeśli macie w jakimś wirtualnym portfelu, to go możecie na coś wymienić. Możecie zrobić tylko za niego jakieś zakupy. Zastanawiam się, gdzie możecie zrobić te zakupy tym rublem. Może w Rosji. Sam żałuję tak naprawdę teraz, że. Nie zainteresowałem się tym tematem na tyle, żeby, ten, żeby żeby chociaż trochę tego rubla kupić, bo teraz by się to przydało. Jakbyś kupił tego rubla, to teraz byś miał po swoich oszczędnościach tak naprawdę, chyba że chciałbyś sobie w Rosji zakupy robić. My zmuszamy nasze europejskie firmy do tego, żeby bankrutowały, żeby, żeby wprowadzały u siebie jakieś stany wyjątkowe, rezygnowały z kilkudziesięciu procent zysków, które generują w imię czego. To nic nie da, kiedy nie będziemy solidarni w tych sankcjach. Albo sankcje, są jedno, albo sankcje są niejednostronne, tylko są konkretne, takie, że każdy się do nich stosuje i naraz uderzamy w Rosję, tracąc rzecz jasna równie. Nie wiem, skąd u autora taka pewność, jakie sankcje mają działać, a jakie nie mają działać. Czegoś takiego, co obserwujemy teraz w takich, takim nałożeniu masowych sankcji na jeden kraj wcześniej nie było, więc. Tak naprawdę nie wiemy, czy te, jak te sankcje zadziałają, w jaki sposób i gdzie doprowadzą Rosję. Tego nie wiadomo. I tym bardziej nie wiem, skąd autor może wiedzieć, jakie by działały, a jakie by nie działały. To jest jego opinia. Gdyby to było skoordynowane w taki sposób, że każdy się do tego stosuje, no to mogłoby mieć to sens, bo jednak, mimo wszystko, te wszystkie kraje, które nakładają sankcje, są znacznie bogatsze, jest nas znacznie więcej niż Rosjan. No albo nie robimy nic i sobie odpuszczamy i mówimy: Dobra, Ukraina. Spoko, trzymamy za Was nasze serca. Jest ok, spoko, dacie sobie radę. Trzymamy kciuki, będzie dobrze. I na tym się te sankcje kończą, nie? Właśnie teraz ja wyrażę swoją opinię. Wydaje mi się, że takie wprowadzenie sankcji jest odpowiedzialne. Wprowadzenie całkowitych sankcji na wszystko, które by mogły w nas trafić rykoszetem, nie byłoby odpowiedzialne. To nie chodzi o to, że mamy po prostu zabić swoją gospodarkę i przy okazji Putina. Chodzi o to, żeby te sankcje były takie, żeby jak najmniej dotknęły nas, a jak najmocniej dotknęły ich. Więc nie wiem, ten, ten taki argument, że albo tak, albo tak, jest, nie ma sensu zupełnie. Jak informuje Kersanit, właściciel i zarząd spółki od trzech tygodni prowadzą negocjacje w sprawie sprzedaży wszystkich aktywów spółki w Rosji. Chodzi przede wszystkim o trzy duże zakłady produkcyjne. Okej, okay, tu jest news o tym, że Kersanit kończy handel w Rosji, kupuje, szuka tylko jakiegoś inwestora, żeby odkupił od nich zakłady, żeby nie ucierpieli pracownicy firmy, no i firma. Generalnie ciężko zarzucać cokolwiek panu Michałowi Sołowowowi. Chociaż nazwa brzmi dziwnie rosyjską, ale to... No tak, nazwisko ma Sołowow, to pewnie jest szpiegiem rosyjskim. To pewnie przypadek. Ej. Nie, to nie przypadek. Generalnie rzecz ujmując, no to dbanie o własnych pracowników, którzy pracują w Cersanicie i mają tam swoje... Pensje, poukładane życia zawodowe, i nie stawianie wszystkiego na jednej szali: że OK, rezygnujemy z tego, zamykamy zakłady, bo przecież nie będzie nas stać zysków, spółki, nie będziemy w stanie zasilić czegoś, co i tak nie ma sensu, żeby cokolwiek produkować, bo nie będziemy mieli rynku zbytu na Rosję. I zarzucanie komuś tak jednoznacznie: dobra, ty się nie odciąłeś, no to będziesz na liście wstydu. Nie wiem, czy jest takim dobrym pomysłem, nie? Bo pomyślcie sobie, że Wy na przykład, i pewnie wielu z Was tak ma. Jeżeli tak jest, to w ogóle może napiszcie nam maila na pewokrecordsmaupa.gmail.com. W opisie filmu macie również adres mailowy do nas. Napiszcie o takiej sytuacji, jeśli Was spotkał kryzys w związku z tym, że zabroniono Wam. Kontaktów handlowych z Rosją. No bo można sobie wyobrazić, że istnieje dużo polskich firm, które żyły właśnie z tego, że na przykład importowały coś z Rosji i sprzedawały w Polsce, albo eksportowały coś do Rosji i to był ich, to było główne źródło utrzymania. Miało iluś tam pracowników i nagle wybuchł konflikt, który nie dotyczy Polski, to nie jest konflikt Polski z Rosją. No i zostały z niczym. I co więcej, ok, mogą zostać z niczym, tylko wiecie. Liczą się niby tam jakieś zasady i w ogóle, ale po koronawirusie wszyscy domagali się jakichś rekompensat, i tak, i, 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 żeby jednak nie umrzeć przez taką a inną decyzję rządu z głodu. A tu mamy taką sytuację, że oni muszą to zrobić, bo presja społeczna jest tak silna, że jeśli tego nie zrobią, to zostaną zjedzeni. Na Twitterze będą banowani, będą cały czas mieli oczerniające ich komentarze w sieci, że współpracują z wrogiem, że mają krew na rękach i tak dalej. Cersanit sobie poradzi i pewnie zrobią to jeszcze tak, że na tym zyskają. Nie bez powodu, Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem. nie? Ale jest dużo takich firm, które mają teraz związane ręce, całe życie mieli ułożone właśnie na pracy nad tą konkretną firmą. Zatrudniają mnóstwo osób Nie wszyscy zostają na lodzie tylko dlatego, że nie wypada. A tymczasem takie USA sobie zwiększa import z ropy z Rosji, bo jest niezbędne. Dramat, dajcie znać co... Nie, nie podoba mi się ta narracja, bardzo mi się nie podoba, bo... Mm... Jak sobie pomyślę, że jestem takim właścicielem firmy, która handluje z Rosją, i tutaj się dowiaduje, że Amerykanie się gdzieś dogadują za plecami i dalej handlują, a ja jestem poszkodowany. I tak naprawdę, dlaczego mam być solidarny? Autor kanału wydaje mi się, buduje taką narrację rozróżniającą solidarność z walczącą z Rosją Ukrainą. I że w zasadzie to można handlować, bo i tak ci Amerykanie gdzieś się tam za plecami dogadują, więc ta głupia presja społeczna. Co tam wojna, co tam te dzieci pomordowane gdzieś tam, cywile i tak dalej. Ten handel mógłby iść, bo i tak oni się tam dogadują. Wygląda to dziwnie i wygląda mi to na taki kanał z treściami prorosyjskimi. I nie wiem, czy to wynika z tego, że autor, pan podstawka. Ma taki kontent po prostu, że, że odkrywa spiski, które sam sobie wymyśla i przy okazji jest pożytecznym idiotą propagandy rosyjsko-chińskiej. Czy może tu chodzi o coś innego? Nie jestem w stanie, nie jestem tak pewny, nie mam wystarczających informacji, żeby się wypowiedzieć zdecydowanie na ten temat. Pan podstawka pewnie nie miałby problemów. Przyjrzałem się bliżej temu kanałowi, yy, już tak jeszcze jeden film obejrzałem. Już nie będę go opuszczał całego, tylko zwrócę Waszą uwagę na ciekawą rzecz, którą odkryłem. Tutaj w kolejnym filmie pan Podstawka... Informacja. Powołuje się na kanał Infrastruktura, który omawialiśmy wcześniej. To jest niesamowite, to jest jak incepcja po prostu. To, jest, to już jest clickbait, clickbaitu, clickbaitu. Niewiarygodne. Legitne źródła, panie Podstawka, legitne. I tutaj w jednym z filmów zauważyłem też coś, co by potwierdzało moje podejrzenia pewnej takiej prorosyjskich, prorosyjskiej narracji. Wysłuchajmy sobie tego, tego fragmentu pana podstawki. Jak na razie ta cała agresja na Ukrainę jest bardzo chłodno kalkulowana, i widać, że przemyślanie dążą do każdego kolejnego celu. Zdobywają cele strategiczne z każdym kolejnym tygodniem. Słyszymy o tym, że mają pod okupacją jedno miasto, drugi teren. Tutaj zdobyli kontrolę nad tą elektrownią, nad tamtą elektrownią, więc mają te kluczowe segmenty. Jest to wprost wprowadzenie w błąd, bo cele tej operacji to denazyfikacja Ukrainy, demilitaryzacja i postawienie pod sąd odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Donbasie. Nie udała się ani zmiana władzy, nie okupowana jest ani jedno większe miasto oprócz, Her oprócz Hersonia i żaden tak naprawdę z celów nie został osiągnięty, więc mówienie, że jakieś cele zostały osiągnięte, gdzie Rosjanie tak naprawdę próbowali zdobyć Kijów i się z niego wycofali jest Jakąś alternatywną rzeczywistością. Bardzo podejrzany kanał, i tutaj, akurat w tym przypadku, w przeciwieństwie do kanału dla pieniędzy, zachęcam do zgłaszania tego kanału. Nie ma on może tak dużych zasięgów jak kanał Infrastruktura, ale jest o wiele bardziej szkodliwy. Więc ja zgłaszam ten film. Chiny publikują kłamstwa USA. I zgłaszamy taki kanał. Dobra. Zakończenie. Jeszcze jeden. Ale nie wiem, czy mam siły na niego. Może trzech tylko, co? Trzech. F tego jest nie, nie? już za dużo, tak. już za dużo. To już nawet jest przymontowanie tego, niestety. Ten... Tak, tak, tak. Nie, za, za, skończ, później wiesz. Możesz coś drugą zrobić, jak to pójdzie. No. Okej, okay, na tym na razie skończę. Nie wiem, czy będę kontynuował tego typu. Sprawdzanie rzetelności informacji. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy było to dla Was ciekawe, czy coś Wam to dało. Apelowałbym o to, żeby zwrócić uwagę na to, że żyjemy teraz w czasach, w, którym, w których odpowiedzialność spoczywa też na odbiorcy, i to my musimy weryfikować te informacje. Nie możemy przyjmować bezrefleksyjnie tego. Co mówią kanały, nawet jeśli mają duże zasięgi, to nie, jest, nie oznacza, że mówią prawdę. Duże zasięgi nie dodają wiarygodności, tak jak widzimy. Wiele osób manipuluje informacją. Jedne robią to po to, żeby zarobić pieniądze, bo z wyświetleń się zarabia, a drugie prowadzą jakąś dziwną grę, której nie chcę zdecydowanie teraz oceniać. Weryfikujcie informacje. Zgłaszajcie je, gdy je zweryfikujecie. Na nas spoczywa też odpowiedzialność na to, żeby to zgłaszać, żeby było tego coraz mniej. Na końcu tego filmu chciałem też tak powiedzieć, że fajnie by było, gdyby YouTube zdemonetyzował te filmy. i Bo to by pokazało od razu, kto tak naprawdę się tym zajmuje, a kto podłączył się pod falę i chce zarabiać. Jednak parę dni wcześniej. Roman, ty mi wysłałeś to info, że będzie, że zdemontuzoważ... Tak, tak. No to zobaczymy teraz, jeśli będziemy zgłaszać tego typu materiały, to będzie coraz mniej tego, tych filmów, tego rodzaju i coraz mniej szumu informacyjnego, który nam nie jest zupełnie potrzebny. Jeśli szukacie rzetelnych informacji, to po prostu sprawdzajcie kanały specjalistów, jak na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich, gdzie Zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób, którzy weryfikują te informacje, nie gonią za kolejnym materiałem, nie szukają clickbaitów. Dysponują wiedzą, którą mogą weryfikować te informacje. Polecam kanał Ośrodek Studiów Wschodnich na YouTubie. A tak ogólnie poza tym polecam nie hipnotyzować się tą wojną. Lepiej zadbać o regularny sen, Zdrowe odżywianie, trochę ruchu. Wystarczy te wiadomości sprawdzić raz dziennie. Jeśli wydarzy się coś bardzo, bardzo ważnego, to i tak się o tym dowiemy. A zdrowie psychiczne, właśnie w takiej sytuacji, jest bardzo ważne, bo możliwe, że ta sytuacja będzie trwać długo, i wtedy ważne, żebyśmy byli po prostu opanowani, żebyśmy dysponowali zdrowym spojrzeniem na to wszystko. Nie hipnotyzujcie się wojną. Możliwe, że to kiedyś będziemy kontynuować. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję za Wasz czas. A ten kanał nie ma się teraz przerodzić w kanał commentary czy coś takiego. Stworzyliśmy tutaj tę przestrzeń, bo po prostu chciałbym opowiadać o czymś, o czym nie mogę powiedzieć na ciekawych historiach. O formule, w jakiej opowiadam o rzeczach na ciekawych historiach. Więc tu będą różne historie bardziej opowiadane i coś, czego można słuchać jak podcastu. OK. Dziękuję bardzo. Cześć. ん